Oczywiście najprzyjemniejszym etapem produkcji alkoholu jest jego degustacja, która pozwala zapoznać się z mnogością aromatów i smaków powstałych podczas leżakowania. W wypadku armaniaku mam do czynienia z armaniakami VS, które najlepiej nadają się do koktajli, i VSOP. Oba te typy armaniaków wykorzystać można na przykład także do gotowania. Oprócz tego można spotkać się także z armaniakiem XO, który jest armaniakiem dojrzałym. Oprawnie leżakować musi zaledwie 6 lat, ale w wypadku Chateau Labatt leżakuje zwykle aż 15 lat. Niemniej największym, najbardziej takim doniosłym przeżyciem z armaniakiem jest degustacja armaniaku rocznikowego. I dzisiaj ja postawiłem właśnie na ten typ armaniaku do degustacji, a ponieważ jestem w samym sercu produkcji armaniaku, czyli w Chateau de Labatt, spróbuję armaniaku z rocznika bardzo starego i będzie to rocznik 1940. Nie ukrywam, że nalewając alkohol tak stary, który był świadkiem tak wielu zdarzeń i jednocześnie świadectwem historii produkcji armaniaku, czuję się odrobinę poddenerwowany, serce bije trochę szybciej. Jestem bardzo ciekaw, co za chwilę spotkam w tym kieliszku. Kolor jest bursztynowy, niemal mocna herbata mieniąca się tutaj w świetle słonecznym wpadającym przez okna. Zobaczmy, jak ten alkohol prezentuje się pod względem aromatu. O, mam tutaj do czynienia z takim delikatnym, już ułożonym aromatem, który nie leci do góry, nie jest bardzo lotny, taki lekki, jest skórzasty, trochę ziemisty, ma w sobie suszone owoce, być może nawet odrobinę dymu kominkowego, nie torfu, tylko takiej trochę dymności, spod której przebijają śliwki, morele. No, złożoność jest niezwykła. Naprawdę czekam, aż wezmę łyka. Smak jest bardzo pełny, intensywny, szybko pokrywa cały język. Bardzo łagodny, świetnie ukryty alkohol. Obiecane w aromacie suszone owoce pojawiają się na języku. Mamy trochę konfitury, ale też taką ponownie ziemistość, tytoniowość. Czekoladę, no i ten finisz jest trwający, trwa i trwa, układa się ładnie na języku. Myślę, że dłuższa chwila minie, zanim będę musiał wziąć drugiego łyka, żeby przeżyć to znowu, bo tak długie leżakowanie to zwykle jest bardzo długi finisz. Tutaj sprawia to dużą radość. Oczywiście sposób degustacji, jaki pokazałem przed chwilą w kieliszku tulipanowym, to najbardziej tradycyjny i ortodoksyjny sposób degustacji, który należy się jako wyraz szacunku starym i dostojnym trunkom, które wiele lat czekały na to, abyśmy mogli ich spróbować. Niemniej, nie samą poważną degustacją człowiek żyje. Czasem, na przykład latem, przyjemnie jest także wypić koktajl, na przykład z armaniakiem, który to może stanowić orzeźwienie, a także przyjemne doznanie smakowe. I takim koktajlem, który jest bardzo dobry, ponieważ doskonale nadaje się także do tego, aby przygotować go w domu, jest armaniak połączony z tonikiem, który można określić jako pewnego rodzaju twist na sławnym koktajlu gin tonic. Najlepiej zrobić taki koktajl z armaniakiem VS, a robi się go w następujący sposób. Najpierw nalejemy do szklanki odrobinę armaniaku. Dobrze zrobić to na samym początku, żeby mieć kontrolę nad tym, ile armaniaku dodajemy do szklanki, bo wtedy widać to najlepiej. Ja dodałem mniej więcej 40-50 ml. Nie jestem w barze, więc mogę sobie pozwolić na pewną niedokładność. Następnie do szklanki takiej dodam odrobinę lodu. I tutaj być może pozwolę sobie na przykład na 3 kostki, ale równie dobrze mogłyby to być 4 kostki. Okej, jesteśmy w połowie drogi. Do tego dodam jeszcze plasterek cytryny, w ten sposób, a wszystko to dopełnię wysokiej klasy tonikiem. I w ten sposób, stosunkowo prosto i szybko, można przygotować zharmonizowany, zbalansowany w smaku koktajl, który może być bardzo dużą przyjemnością, na przykład w letnie popołudnia, i myślę, że Wam też może się spodobać. Na zdrowie!
Nasza dwudniowa wizyta podczas zdjęć do kręcenia tego odcinka w Château de Lobat dobiega końca. Pozostaje pożegnać się z tym pięknym miejscem, zachowując w pamięci i w sercu wszystko to, co tutaj zobaczyliśmy. Wiemy wszystko o produkcji Armagnacu i znamy wszystkie tajemnice jego degustacji, a także jego smaku. Długo nie zapomnę swojego pobytu tutaj i na pewno będę wracał do wspomnień, które tutaj zebrałem. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście. Zachęcam do tego, abyście subskrybowali mój kanał na YouTubie oraz polajkowali mój fanpage na Facebooku, dzięki czemu będziemy mogli być cały czas w kontakcie. Wielkie dzięki i do zobaczenia!